już pomału mija rok czasu od tego momentu, kiedy powstał spór zbiorowy pomiędzy naszą organizacją a dyrekcją szpitala. Nie doszło do żadnych konkretnych porozumień. Rozmowy się ciągle przedłużają. Tutaj muszę powiedzieć, że nie z naszej winy. Między innymi dlatego, że pan mediator wpadł na pomysł, żeby udokumentować, że być może zarabiamy tyle samo co inni, pokusił się o to, żeby stworzyć taką próbę wykazania, że gdzieś w innych szpitalach być może zarabiamy tyle samo co inni. Co według nas jest nieprawdą, w ościennych szpitalach pani pielęgniarki położne zarabiają i o 300 zł więcej. Już na starcie w sąsiednim szpitalu Rydutowy, Wodzisław, mamy takie informacje. Na starcie młoda położna ma prawie 900 zł. Także tak wygląda sprawa. Staramy się rozmawiać przy stole mediacyjnym z dyrekcją, przy współudziale oczywiście pana mediatora w postaci pana starosty, ale niestety nie dochodzimy do żadnego konsensusu. Zaproponowano nam, żebyśmy przyjęły, i to jest jedyna propozycja tak naprawdę, kwotę około 30-33 tysięcy złotych, która pochodzi z nadwyżki finansowej budżetu szpitala za poprzednie 6 miesięcy obecnego oczywiście roku. To do podziału dawałoby na głowę około ile? 100 zł brutto po odciągnięciu wszystkich składek rentowych, emerytalnych, zdrowotnych i tak dalej. Nie wiem, czy byłoby ze 40 zł czy 50 zł do podziału. Jednorazowo, oczywiście, ale pod warunkiem, że zakończymy spór zbiorowy. Taka sytuacja mogłaby się również powtórzyć na koniec roku, ale też nie mamy gwarancji, czy by się powtórzyła. A poza tym suma 40 czy 50 zł na rękę jednorazowo za pół roku, to chyba jest bardzo śmieszna kwota. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy urażeni faktem, że Rada Społeczna Szpitala pozytywnie opiniuje nagrodę dla pana dyrektora już 8 rok i ta kwota jest przewyższa kwotę, która miała być do podziału za ubiegłe półrocze, czyli tę kwotę 33 tysięcy złotych dla nas wszystkich. Dlatego wszyscy tutaj stoimy, jesteśmy zdruzgotani faktem, w jaki sposób traktuje się pielęgniarki położne, które są kamieniem węgielnym i podstawą funkcjonowania szpitala w Raciborzu. Czyż nie jest tak? Jest! No właśnie. Ale trochę taki źle się czuję, bo jak mnie rok temu pani Lendor namawiała do tego, żebym był mediatorem i mówię, ale czy pani, prawdę chcę powiedzieć, ja panią też pozwolę. Nie ma problemu. I mówiła mi, że mi się to przyda politycznie, to powiedziałam, że ja politycznie nie rozumiem to. Jak mam być mediatorem, tylko takim merytorycznym. I w ostatnim protokole z sierpnia pisze, że dostanę odpowiedź jako mediator na tę propozycję. Nie dostałem odpowiedzi. W nowinach z października dowiedziałem się. To nie jest ani poważne traktowanie mediatora, ani w ogóle naszego starostwa. Dlatego, skoro przyszliście do mnie, ja zapraszam, powiedziałem. Weźcie, wybierzcie jakieś panie spośród siebie, usiądźmy sobie, powiecie, o co chodzi. No, może tak być?